A gdybyśmy tak wszyscy postarali się trochę bardziej przypominać Jonathana, mielibyśmy większy wpływ na spotykanych ludzi. Świat stałby się lepszy. Charakter to ważna rzecz. Cześć, witajcie w piątek. Dzisiaj chcę sięgnąć do książki, która się ukrywa oczywiście w naszej pomarańczowej teczce. Do książki człowieka bardzo pozytywnego, bardzo inspirującego, którego miałem przyjemność poznać osobiście. To jest legendarny, nieprawdopodobny olimpijczyk Ruben Gonzalez. Miałem przyjemność tłumaczyć Rubena, kiedy był w Warszawie kilka lat temu. To niezapomniane przeżycie. Książki, które czytasz, and the people you associate with. I ludzie, którymi się otaczasz. Those two things will determine, od tych dwóch rzeczy będzie zależało, if you make your dream come true. Czy zrealizujesz swoje marzenia, czy nie. Kapitalna historia. Jeśli nie znasz Rubena Gonzaleza, to poszukaj jego książki, w której odważ się na sukces, w której opisuje swoją niesamowitą historię o wielkim marzeniu uczestniczenia w Igrzyskach Olimpijskich. Które to marzenie wydawało się kompletnie nierealne i niemożliwe dla niego. No, nie będę zdradzał szczegółów, domyślasz się, że udało się zrealizować to marzenie. Dzisiaj Ruben jest świetnym mówcą inspiracyjnym, no i napisał też kilka książek, między innymi w 2008 roku napisał książkę Bądź niepowstrzymany. Oczywiście wydawnictwo Logos wydało, wszystkie jego książki w Polsce wydaje Logos. I z tej właśnie książki mam dla was taką historię Rubenową, z której wynika pewna lekcja. Także posłuchajcie. Jak wpływać na życie innych? Według jednej z definicji, twój charakter określa to, jak postępujesz, gdy nikt nie widzi. Według innej, to, jak odnosisz się do ludzi, którzy w żaden sposób nie mogą ci pomóc. Traktowanie ludzi, którzy nie mogą ci się w żaden sposób odwzajemnić, wiele mówi o człowieku. Ignorujesz ich? Mijasz niezauważonych? A może dodajesz im otuchy i pomagasz? Jakie to ma znaczenie? Ogromne. Charakter ma silny wpływ na zdolności przywódcze, ponieważ ludzie darzą zaufaniem i posłuchem ludzi z charakterem. Z kimś takim chcą utrzymywać długotrwałe relacje. Jeśli zajmujesz się sprzedażą, nawiasem mówiąc, wszyscy zajmują się sprzedażą, chętniej i więcej od ciebie kupują. Jeśli masz charakter, rośnie jakość twojego życia. Jeden z najgorszych wypadków na saneczkach w mojej karierze zdarzył się w najbardziej niedogodnym momencie. Aha, czy ja mówiłem, że Ruben Gonzalez jest saneczkarzem? Tak, z Houston w Teksasie. To była nieprawdopodobna historia. Saneczkarzem jest w każdym razie i brał udział w igrzyskach oczywiście zimowych. 3 dni przed konkursem na olimpiadzie w Salt Lake City zdarzył mu się jeden z tych najgorszych wypadków na saneczkach. Zupełnie nie spodziewałem się tej wywrotki. Byłem kompletnie zaskoczony. Pierwszy raz w życiu wpadłem w całkowitą dezorientację. Pamiętam, że 2 razy ujrzałem niebo i 2 razy uderzyłem o tor. Cały czas myślałem, Boże, żebym tylko niczego sobie nie złamał. Za 3 dni startuję w igrzyskach. Na szczęście niczego nie złamałem. Niestety z saneczek pozostała miazga. Stalowe płozy były tak powyginane i porysowane, że nawet nie widziałem szans na naprawienie ich przed konkursem. Sanitariusze zabrali mnie i przetransportowali do budki startowej na szczycie. Wszedłem do środka z sankami na plecach. Musiałem być bardzo blady, bo na mój widok wszyscy obecni zaczęli mówić coś do siebie w różnych językach. Wtedy zdarzyła się rzecz nieprawdopodobna. Podszedł do mnie Jonathan Edwards, wziął ode mnie sanki i powiedział: daj mi te sanki i pilnik, a za 30 minut będą jak nowe. Nawet go nie znałem.
Należał do reprezentacji amerykańskiej podczas zimowych igrzysk w Lillehammer w 1994 roku, podczas mojej chwilowej emerytury saneczkarskiej. W Salt Lake City był trenerem drużyny z Bermudów. Pomagając mi, niczego nie zyskiwał. Pomógł mi, bo miał po prostu wielkie serce. To człowiek z charakterem. Ktoś, kto naprawdę chce szczerze pomagać innym. Niezwykły facet. Wyratował mnie z paskudnej sytuacji. Zjawił się nie wiadomo skąd. Zupełnie jak anioł stróż. Rzadko spotyka się takich ludzi, ale każdy chciałby ich mieć wokół siebie. A gdybyśmy tak wszyscy postarali się trochę bardziej przypominać Jonathana, mielibyśmy większy wpływ na spotykanych ludzi. Świat stałby się lepszy. Charakter to ważna rzecz. I do zastosowania w praktyce Ruben pisze: dąż do tego, aby być człowiekiem z charakterem. Pomagaj innym w odnoszeniu sukcesów. Wpływaj na życie innych. Bądź typem człowieka, któremu powierzyłbyś opiekę nad swoimi dziećmi. Z książki Bądź niepowstrzymany Rubena Gonzaleza. Wiecie, że ja kiedyś przed laty wymyśliłem już ideę audioinspiracji i na pierwszy i długo jedyny odcinek audioinspiracji, jaki zamieściłem, wybrałem właśnie fragment z książki Rubena. Wiecie, że może wrócę do tej książki, bo historia była niesamowita. Nawet znalazłem zdjęcia do tego w ogóle. Wow, no to taki prototyp audioinspiracji był jakieś 10 lat temu. Dzieje się historia. No właśnie, z tym pomaganiem innym, z tym inspirowaniem, prawda? To jest też taki temat, który się przewija w naszych spotkaniach, żeby życie było spełnione, żeby było głębokie, to jest ważne, żebyśmy robili w tym życiu coś dla innych, coś dobrego, jakoś pozytywnie wpływali na ich życie, prawda? To jest nasze powołanie. Mam nadzieję, że jest nas takich tutaj sporo wśród widzów audioinspiracji. Jak zawsze proszę, żeby nas było więcej. Wiesz, co masz zrobić, prawda? Kliknij, wyślij, udostępnij. Ja wam chciałem zapowiedzieć, że we wtorek 28 marca będę występował w takim kanale TV Mentality. Około 19 chyba mamy to spotkanie zaplanowane na żywo. Jeśli ktoś z was chciałby zadać mi jakieś pytanie, zadzwonić, zobaczyć, jak tam będą mnie przepytywali, to zapraszam tu pod tym odcinkiem i pod tym poniedziałkowym zamieszczę link do strony z tym spotkaniem. Będzie mi bardzo miło, jeśli tam się pojawicie i może porozmawiamy, bo oni tam mają w konwencji takie właśnie opcje, że można się wdzwonić i zadawać pytanie gościowi spotkania. No tym razem ja będę tym gościem, zobaczymy jak to wyjdzie, ale jestem pełen dobrych myśli. No dobrze, moi drodzy, to dopiero we wtorek 28. Na razie przed nami weekend, chyba jeszcze nie taki wiosenny pełną gębą, no ale trudno, takie też muszą być. Ale już pierwsze oznaki wiosny, prawda, mieliśmy i niech ich będzie jak najwięcej. Bądźmy niepowstrzymani, jak Ruben Gonzalez, działajmy dalej i do zobaczenia po drugiej stronie tego weekendu. Do usłyszenia o 8:45 w poniedziałek. Trzymajcie się tymczasem. Hej!